i witajcie. Kolejny odcinek. Dzisiaj będzie taki odcinek gadę dla kolegi. No niestety tamtej 350 nie te, jeszcze tam taką pierwszą co robiłem, nie udało się naprawić. A także kupiłem na części chiński zamiennik 350. Także już taką zmodyfikowaną dla kolegi jak chciał, tylko że w tej jeszcze jest oryginalnie podświetlenie. Także można powiedzieć taka nowość. No co, zaraz wam pokażę mniej więcej jak to działa. Zresztą już większość widziała. Jak widzicie, podświetlenie jest. Ja tylko zrobiłem jeszcze tutaj, robiłem jeszcze włącznik, żeby można było wyłączać podświetlenie. Jak widzicie, wszystko działa, także nic się nie budza i tak dalej. Sens na maksa. Tu jeszcze mam tak, regulację głośności z tej strony. Jak się kręci, to się ścisza. No, także zaznaczyłem koledze, tak mam nadzieję, że się nie pogniewa. Kreska, gdzie jest max, czyli wolumę. A to w sumie to nie będzie przeszkadzać. Z drugiej strony jest balans gruntu zaznaczony kreską, strzałką, gdzie jest, wypada 0. O, 0 wypada, tak. Strzałka do góry. Żeby się po prostu nie myliło. Tutaj jest martwy taki punkt dla ferytu, czyli że tutaj feryt wycina. A jak się kręci, nie pamiętam czy w tą, to się odstraja grunt. Także trochę ten głośnik ciszej działa z tego względu, że tam, jak wam wcześniej pokazywałem, ma po prostu taką osłonkę, żeby się tam po prostu śmieci nie sypały. No, a tutaj jeszcze pokażę wam, jak działa balans gruntu. A, widzicie, teraz wycina, bo jest ustawiony, zaraz sobie go odstroimy. Teraz widzi, kręcąc w tą stronę, to jest martwy punkt, tak jak wam mówiłem. Kamień magnetyczny będzie identycznie działać, odstrajamy. No, dzięki balansu gruntowi będzie można wykrywać, lepiej zestroić w danych ziemiach i tak dalej. A tutaj troszkę nie jest, ale dobra, tu jest tak mniej więcej w pionie ustawiłem, żeby było wiadomo. Także wszystko działa, wszystko fajnie działa. To podświetlenie też fajnie, tylko tutaj trochę było mało miejsca i musiałem aż wyfrezować do naklejki, więc ta naklejka trochę się obdarła z farby, ale mam nadzieję, że to nie szkodzi. Także fajny bajer. Także Chińczycy się, kurczę, nie grzebią, robią własne poprawki. Oczywiście buda jest od Eurajca, płyta jest zamiennik. Także kolega powinien być zadowolony, bo to przednia płyta, trochę tam wkładu pieniężnego w nią włożyłem, ale nie udało się naprawić. Nawet Kroman sobie z nim nie poradził, więc nie wiem, pewnie pójdzie na części. Nie wiadomo, co tam dokładnie było, jakieś zwarcie, kolega nie doszedł. Kurczę, to jeszcze jakiś paproszek upadł. A także wszystko gra. Budowa gdzieś, kurde, nie wiem gdzie mam, ale muszę poszukać. Chyba ta. Nie wiem, czy mam akurat pokrywkę z Eurajsem, zaraz zobaczymy. Dobra, bo to się wzbudza, bo mam cewkę też od czajnika, nówkę, funkę. Mam tutaj jest pokrywka od kolegi Gereta. Mam nadzieję, że będzie pasować. Wszystko będzie pasować. A jeśli coś nie będzie pasować, no to będzie kurde lipa. Tu jest chyba za grube, nie wejdzie mi to. Tak. Coś jest delikatnie za grube. Będzie trzeba poprawić. Bo się po prostu obudowa nie domyka. Z tej jednej strony się nie domyka. Widzicie, nie chce wejść. Także będzie trzeba to trochę podszlifować chyba. Nie, to w sumie powinno wchodzić, czemu nie chce wejść. Chwila momentu, patrz chwilę.
Dobra. A nie, wszystko wchodzi. Także wszystko wchodzi, po prostu mi się tak wydawało. A, bo to się wzbudza. Kabel jest i mi tam majta przed cewką. Także nowa elektronika. A, żelazo wycięte. Bez dyskryminacji żelaza. No dobra, także wszystko powinno działać. Na pewno będzie Garrett więcej pobierał prądu z podświetleniem. Ale to już kolega sobie będzie używał jak będzie chciał. No dobra, także uciekam i do kolejnego odcinka. Na razie, cześć.